Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. O, mamy tutaj Ferrari. Robimy fotę. F50, proszę bardzo. Został nam finał Horizon do zrobienia. Jadę moim Mercedesem, nowo zakupionym, w poprzednim odcinku, pod koniec. Nie wiem, czy nie będę się ścigał, nie wiem jak, czy w ogóle się będzie ścigać trzeba, czy co będzie trzeba robić. Ale nie chciałbym jechać tym Mercedesem. Jest to świetny samochód, co prawda, tak? Ale chciałbym jakiś inny samochód kupić sobie w ogóle. Dobra, weź udział w zawodach, zobaczmy. Powiem ci, stary, naprawdę zrobiłeś na mnie wrażenie tego lata. Mam dla ciebie propozycję. Wybierz swój ulubiony samochód do udziału w finale. Okej. A ja postaram się, żeby wszyscy mieli auta o podobnych specyfikacjach. Dobra, spoko. Czyli na tej zasadzie, super. Audi RS4, świetnie mi się tym samochodem jeździło. BMW M3. Próbowałem zrobić ten samochód na drift. Chyba mi się udało, bo wpakowałem tu wszystkie możliwe części. Bugatti Veyron. To jest pierwszy samochód, jaki wygrałem w kartach. To nie jest Bugatti Veyron, tylko EB110 może. Tego grata musiałem sprowadzić na ziemię. Corvetta ZR1. LaFerrari. Kurde, to jest też samochód marzeń. Świetnie się nim śmigało. Ferrari GTO. A Mustangiem? Nie, Mustangiem nie. Coś takiego naprawdę ekskluzywnego. Venom GT, miałem mu dać drugą szansę. Kurde, wygląda niesamowicie, ale... Coś innego. Huracan. To jest kurde wóz. Wiem, co zrobimy. Wezmę... O kurde. Lockhart Motors. W poprzednim odcinku zapomniałem, jak się nazywa ten samochód. McLaren P1, też niesamowity, Mercedes C63, wisienka na torcie, Lancer Evo, Evo 6, Skyline, Fair Lady, Hemi, Meganką nie jeździłem, Supra. Pamiętacie odcinek z Suprą? Mosokro, co to się działo z tym samochodem? Ja tym ponad, lekko ponad 420 km na godzinę mogę jechać. Ale jest tak trudny w opanowaniu, że to szok. Chciałbym wziąć zupełnie inny samochód. Wybrać, kupić zupełnie inny samochód niż miałem do tej pory w tych wszystkich odcinkach. Coś naprawdę ekskluzywnego. Coś niesamowitego. Mam bardzo dużo kasy, kredytów. Mogę sobie pozwolić na większość z tych samochodów, jakie tutaj są. Więc wybieramy po kolei. Patrzymy, co tutaj jest. Ho! Ludziska! Jak to wygląda? Mogę... Jak chcę to dookoła obejrzeć? Przełącz, sortuj, filtruj. Ależ on wygląda, no. Ile to kosztuje? O kur... Dobra, nie, na to mi nie stać. Tu mamy coś. AMC Javelin. O, tu mamy Ariela. Ariela już kupiłem. Vantage. Tu mamy Vanquisha, ale Vantage mi się bardziej podoba. Jest taki zgrabniejszy, fajniejszy. Zgato, nie, za ten tył to nie. O, ten jest nawet w moim przedziale cenowym. Aston Martin 177. No ciekawe, ach kurde, to są z dodatków auta. Wyglądają świetnie. Tu mamy kupejkę. V10. Wow, jaka niska cena. RS4, znowu trzeba pobrać. Shit. RS5, coupé. Ciekawe, jak brzmią te audycje. Będę musiał sobie je kupić, koniecznie. Bentley. Coś ekskluzywnego. To są też świetne samochody, no każdy z tych aut jest niesamowity, absolutnie. Moment, czy ja nie jeździłem jeszcze Bugatti Veyronem? Serio? Caterhamem nie jeździłem? O, co to jest? No to słuchajcie, chyba został tylko Bugatti Veyron do przetestowania. A, jestem strasznie ciekawy, jak on brzmi, jaki ja jestem ciekawy. Ten samochód brzmi niesamowicie. O, ale zajebioza. Dunker World. Fajnie wygląda. O, tu mamy LaFerrari.
Dużo tych Ferrari jest ogólnie w Fordzie. Fajnie, bo jest... Ale ten... Ale wygląda jaki upływowy. Świetnie zrobiony. Fajne są te karoserie. Ludzie takie mają pomysły w budowaniu tych samochodów, w tworzeniu, projektowaniu. Fajnie się właśnie temu przyglądać. Co my tu mamy? Hennesseya. Lel. Z Szybkich i Wściekłych. S2000. To co to? No to chyba... Jaguar. Wow! Jeep Wagner. Tu mamy Koenigsegga Agera, którą sprzedałem. Mamy KTM-a. Veneno, jeździłem w... Aventador, jeszcze Aventadorem nie jeździłem. Serio, nie jeździłem Aventadorem w tej grze. Murcielago, Super Veloce. Mamy tu Diablo, Cantach. Ojej, samochody są niesamowite. Lotus Exige. Lotus 11. Co to, to, to? Lotus Esprit. Lotus 11? What the hell? Nie, ale wiecie co, ja chyba wezmę tego Bugatti Veyrona. Ze względu na to, że jeszcze nim nie jeździłem, a jestem strasznie ciekawy, jak on brzmi. Wow, jeszcze tego Mercedesa trzeba przetestować koniecznie. To jest też AMG, jestem ciekawy, jak on brzmi. No, wiem, że C63 i E63 brzmią niesamowicie, ale A45 jeszcze nie testowałem, a też jestem ciekawy bardzo. AMG jeszcze jest SL65 AMG, jeszcze jest SLR. Podejrzewam, że dźwięki tych samochodów w tej grze są naprawdę bardzo pieczołowicie wykonane i trzeba będzie sobie to przetestować jak najbardziej. Mamy... O, Eclipse'a. Ach, kurde, szkoda, że nie mam tego dodatku. No dobra, chyba nic innego nie wybiorę, ale tych aut jest tu sporo. Jeszcze jest Pagani Zonda, ale ciekawe, czy mnie w ogóle stać na tego Bugattiego, co? Bugatti. Tyle piosenek w ogóle raperskich o tym samochodzie zostało stworzonych ostatnimi czasy. Ferrari, jeszcze kawałek, Dodge i zaraz będzie Bugatti. To jest Szybkich i Wściekłych Dodge. Wow, niezłe staty miał, co? No i tutaj Corvetta i już powinien być Bugatti. Ho, wow, akurat mnie na niego stać. To wspaniale, cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że się wczytają w końcu projekty. W poprzednim odcinku były z tym problemy, a może tym razem się uda, kto wie. Chociaż to malowanie standardowe, Supersport jest w miarę okej. Nie chcę się wczytać, no to kolory. Kolory producenta, jeden kolor. Można sobie dać inny, ale w sumie czarny mi się podoba. No kupuj go, hej! Znowu te projekty będą się ładować. Jezus, a to jest głupie, no. Biorę kolory producenta. Kupujemy, kup za kredyty. Ale patrzcie, że akurat na styk mi starczyło, no. To jest niezłe. Cieszę się, no bo kurde. Świetny wóz, a jestem strasznie, mówię, ciekawy jak on brzmi. I będzie to samochód, z którym będę jechał na finale. I najpierw sobie pojeździmy nim standardowo. Bez żadnego tuningu, a potem wymaksuję go, w ogóle zrobię z niego potwora. Z tego co pamiętam, Bugatti ma chyba napęd na 4 koła. Zaraz obczajmy sobie wszystko. Bardzo długo to się dzisiaj coś wczytuje. O, udało się. Tak. Jestem niesamowicie ciekawy, jak będzie brzmiał. Naprawdę. Wygląda sobie tak. Już słyszę, jak buczy. Wyciszymy sobie radyjko. Musimy stąd wyjechać, bo ja go nie słyszę teraz w ogóle. Wow. To jest niesamowite.
dźwięki tych samochodów w Fordzie są przegięte. Ale wiecie co, bardziej taki pierdzący podobał mi się dźwięk właśnie tych Mercedesów, o których wam mówiłem. Bugatti nie brzmi tak pierdząco, tak ładnie. A może pościgamy się Bugatti z Volkswagenem Golfem R42. Nie wiem, czy mam szansę wygrać, bo to jest w końcu Golf. Król polskiej wsi, zaraz koło BMW E36. Zapraszam do wyścigu, cwaniaczku. No dobra. Klasa B, no mogę mieć problem, to jest jednak wysoka klasa. No dobra. Na prostej oczywiście mam przewagę, no ale na zakrętach może być problem, zaraz zobaczymy. Jednak Bugatti Veyron jest dość masywny. On tak przy wyższych prędkościach jakby lepiej brzmiał ten Bugatti. Jeszcze na chwilę wyciszę muzykę. Jak sobie skrócił! Wow! Ale fajnie brzmi teraz w tym tunelu. Ostro po hamulcach. Wezmę sobie kamerę z maski na chwilę. Wow! Ups, ups. O, sorry Mitsubishi. No z maski brzmi niesamowicie. Chociaż no, silnik jest miejscowany, ulokowany z tyłu, także no nie powinien brzmieć. Wow! Ale jak jest na biegu i ma tak powyżej 5000 obrotów, to jest taki dźwięk. Ach, kurde. Kurczę, niesamowite. Podniecam się, sorry, ale naprawdę to mnie strasznie rajcuje. Rajcują mnie te dźwięki samochodów w tej grze. Nie wszystkie brzmią fajnie, trzeba to przyznać od razu, ale większość jest tak super wykonana i to jest ekstra naprawdę w tej grze. Dobra, jesteśmy sobie na finale Horizon. A, moment. Chwileczkę. Najpierw sobie Bugattiego streamingujemy. Przecież ja... Czujecie to i widzicie, ja to też czuję i widzę. Że on jest troszeczkę... za wolny, no. On już jest prawie w klasie X. A co będzie, jak zamontujemy tutaj wszystko? Ja nie wiem, co to będzie. Nie ma tutaj możliwości zainstalowania wszystkiego naraz. Mamy już maksymalną klasę dostępną w grze, a więc... O, już jest klasa X. Jeszcze sobie dodatkowo odciążymy. Próbuję to kupić, ale coś są lagi dzisiaj w Fordzie. Mam nadzieję, że takim samochodem będę mógł wziąć udział w tej... w tym finale. Nie mam kredytów. Cholera. I co teraz? No to nie fajnie. A konwersję zobaczmy sobie, co mamy tutaj. Wymiana układu napędowego. Teraz mamy na wszystkie koła, więc nie opłaca mi się dawać tutaj na tył. No nie. Ale kurde, no. Zobaczmy na spoilerowanie. No chyba nie! Kto by w Bugatti instalował spoiler? Normalnie mam tutaj regulowane. A moment, ile to kosztuje? O, to jeszcze mogę kupić. Dobra, klasa X jest. Nie jest to maksymalny tuning, niestety. Ale jest troszeczkę szybszy niż był. Nie będzie dużej różnicy teraz. Dopiero po zainstalowaniu lepszych opon by była jakaś tam wielka różnica. No dobra, ale jak przejadę te zawody, myślę, że mi starczy już na wymaksowanie tego Bugattiego. To jest finał. I zobaczymy. Wszyscy będą mieli maksymalną klasę, więc to będzie chyba najszybszy wyścig, jaki do tej pory był w Forcie Horizon na moich odcinkach. Zobaczymy. No dobra. Dobra, startujemy to. Sprawdzimy Bugattiego w akcji. Bierzemy sobie kamerę z maski. Let's go! Veneno.
Agela, nie poddamy się, walczymy do końca. Ojej. Wow, jak to wygląda. Takie oczy mam, takie oczy. Jaka prędkość. Muszę tutaj ostro hamować, Bugatti jest naprawdę wielkim klockiem ociężałym i bardzo będzie łatwo pewnie wypaść z zakrętu, jeśli dobrze nie dobierę prędkości. No i nie ma co hamować oczywiście na zakrętach, bo to skończy się na pewno katastrofą. Tak się jeździ. Ups. Okej! Jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję, że wszystkie checkpointy zaliczone. Tak, jestem pierwszy, więc git. Woo! Ale grzeje. Okej. Jakoś tutaj pojedziemy. A co? O. Dobra, na rondzie w prawo. Trochę mnie wyrzuciło. Ale i tak, nawet taka wielka strata czasu pozwoliła mi utrzymać pierwszą pozycję. Jest autostrada. Zmieniam na powrotem na tą kamerę, albo nie wiem, to. Ja tutaj tak tej prędkości nie czuć, tu jest najlepiej. Wow! Ole sieka. Dawaj, Bugatti. O, wypadnę! Nie, jednak nie. Super. Gonią mnie tam, trzeba uważać. Wiecie co, ja będę miał tutaj pewnie problem, bo z tego co widzę, to wjeżdżamy do miasteczka. W miasteczku jest bardzo dużo zakrętów. I no... pewnie mnie tutaj wyprzedzą z łatwością. Muszę bardzo mocno hamować Bugatti, żeby dobrze wejść w zakręt. Bardzo łatwo jest wylecieć. Stracić kontrolę. O, jak teraz. Teraz źle podszedłem do zakrętu, to już w ogóle. Ale dogani mnie tutaj... Dogania mnie tutaj Porsche. 900 chyba 18? Czy 915? Nie, nie pamiętam. Okej. Na razie moim Volkswagenem jadę spokojnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Naprawdę, bardzo wolno i ostrożnie trzeba na tych zakrętach, bo... najmniejszy błąd, czy hamowanie na samym zakręcie, czy cokolwiek innego skończy się tragicznie. I widzicie, że te punkty są bardzo wąskie, te checkpointy, więc trzeba dokładnie w nie wjechać. Da się łatwo bardzo opuścić ten punkt kontrolny i będzie trzeba się wracać. Także, no, to nie jest takie łatwe. Goni mi tutaj Porsche. Nie, co to jest? Pagani Huayra. Wow, drzewo? Nie, jeszcze udało mi się wybronić. Agera mnie wyprzedziła. Ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Będzie tutaj kilka zakrętów, muszę naprawdę uważać. Dzięki, Agera, że mnie wyhamowałaś, bo bym poleciał. Lekko driftem, lekko bokiem. Tu jest taki problem w Bugattim, że gdy jestem na zakręcie i dodaję gazu, to go pcha tak do przodu, nie? On ma bardzo chyba sztywno ten dyferencjał ustawiony czy coś. Napęd na cztery koła robi swoje jednak na zakrętach. No i trzeba z tym dealać troszeczkę. O, prosta! Gaz do dechy po tych bezdrożach. Bugatti by tu chyba stracił zawieszenie, naprawdę. Przecież to jest tak nisko zawieszone, a ty takie wyskoki, no to by się skończyły tragicznie. Zarłby i koniec w rzeczywistości. O kurde, o kurde. O, dobra. Dobrze, że zahamowałem, bo bym tam nie wyhamował. Jaki to jest potwór. Kurde. Pojeździmy trochę na tej kamerze z kokpitu. Chociaż powiem wam, że na niej niewiele widać tego efektu prędkości, z którego słynie właśnie Forza Horizon.
I jak dla mnie nie jest to najbardziej interesująca kamera. Najbardziej interesująca kamera jest ta. Jaka różnica w ogóle. Ja. O ja, wyobrażacie sobie Forza Horizon w 60 FPS-ach? Jeszcze mnie wyprzedziła Pagani, no nie. Jaka różnica w ogóle między tymi kamerami, co? Próbowałem jak najdłużej hamować z prostymi kołami, starałem się nie skręcać. Troszeczkę wyleciałem, ale myślę, że to dało lepszy efekt niż jakbym próbował ze skręconymi kołami hamować. Wtedy bym pojechał na 100% do przodu jeszcze dalej. Pięknie. No dobra, zmieniamy na tą kamerę łatwiejszą. Ta z przodu, ta z maski jest kapitalna. Ale problem jest taki, że nie widać dokładnie jak przebiega zakręt. Żeby się lepiej przygotować do zakrętu, najlepiej jechać sobie na tej kamerze. I widzicie teraz przykład, no, książkowy dosłownie. Skręcone koła, hamulec i jedziemy do przodu, tak? Dlatego ja się staram, nawet jeśli wylecę trochę z trasy, staram się tym Bugattim jak najdłużej hamować właśnie na prostych kołach, nie skręconych. Wtedy daje to najlepszy efekt, jak teraz na przykład, nie? On hamuje naprawdę bardzo mocno. Niekiedy nie da się tego zakrętu tak dobrze wziąć. Bo mam wrażenie, że ten samochód jest strasznie ociężały. No, wszystko zaczyna się psuć, kiedy zaczynasz hamować przy skręconych kołach. Nawet pulsacyjnie samochód zaczyna wtedy wariować. Masz wrażenie, że jest mega ciężki w prowadzeniu i w ogóle, że waży gdzieś ze 100 ton. A on po prostu wtedy traci kontrolę. Tutaj źle podjechałem. Tu też. Da, ale może jeszcze coś z tego będzie. Pagani tutaj robi robotę. Aktywne spoilery działają cuda. No Bugatti też ma aktywny jeden spoiler, ale Huayra ma jeszcze z przodu. Dogania mnie co tam? Co to jest? Nie mogę poznać, bo rozwalone już auto. To jest oczywiście Koenigsegg Agera R. Również mega szybki samochód. Z niesamowitą kontrolą stabilności toru jazdy. Możecie sobie pooglądać na YouTubie, jak to wygląda. To jest niesamowite, co ten samochód robi. Gościu normalnie puszcza kierownicę, dodaje gaz na maksa, jedzie 400 na godzinę. Samochód trzyma kierunek. To jest niezwykłe. Okej. Dobra, 53%. To jeszcze nie jest koniec. To jest dopiero połowa, nieco ponad. Znowu ta Toyota Yaris, cholera. Mam nadzieję, że będzie autostrada, bo ja ich wtedy dosłownie zjem na śniadanko. Okej, udało się jakoś na samym zakręcie wyhamować. Myślałem, że ten zakręt jest gładszy, a jednak nie udało się go pokonać tak gładko, jak sobie pomyślałem. Tutaj jest już lipa. Za duża prędkość, okej. Ciężko. Fuck. No co ty robisz, Bugatti? Jedź i już 60 miejsce będę miał. Przez takie gówno jakieś. Co to było w ogóle? Co to było, Lucek? Jak ja mam ich dogonić teraz? 60% już. O nie. Gaz. Dobra. Tu będzie w miarę fajna, prosta chyba, o ile nie będzie nigdzie skręcać trzeba. Okej, tu jest szeroko, więc mogę to wziąć z dużą prędkością. Pięknie. I gonimy dziadów. Nara, pussies. Dobra, i teraz Pagani Huayra. Teraz będzie trzeba hamować. Teraz. Nie, to kurde, Koenigsegg się tak wysunął na prowadzenie. Skubany. Walka! Koenigsegg kontra Bugatti. Kurde, ale pokręcona trasa.
Dobra, jakoś się udało. ...70%, jeszcze 30. Na razie... O, fuck. W ostatniej chwili zauważyłem. Nie wczytały się tekstury tego płotka. Myślałem, że będę mógł sobie zakręt szerzej wziąć, ładniej, gładko, z większą prędkością, ale niestety kenizek dosłownie depcze mi po zderzaku. Ach. Okej. Dobra, na razie jakoś idzie. Ciężko jest tym Bugattim, naprawdę jest tu sporo takich zakrętów ciężkich dla tego samochodu. On tu powinien samym spoilerem hamować na niektórych zakrętach. Ciężko, naprawdę. Ale damy radę, myślę. Tutaj już są takie gładsze zakręciki. Oj, wyprofilowane ładnie, więc myślę, że jakoś pójdzie. Cholera, zawsze na tym... W takim miejscu są te samochody, trafiki ustawione, że bardzo ciężko je ominąć. Goni mnie to, jak się go boję! O, nie wypadaj! Puszczam całkowicie gaz. Ach, Kenizek lepiej zrobił ten zakręt, sporo lepiej. A jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, 80%. Ale napięcie. Fuck. Dobra. Tutaj. Woo! Ale spociły mi się łapy już. Nie. 85%, 15 jeszcze procent zostało. Fuck! Odbiłem się od jakiejś gównianej skały. I same zakręty, no szkurde, żadnej prostej, serio. O kurde, jeszcze ściana, o my god. Właśnie chodzi o to, że nie mam powrotów. Wiem, że myślicie, Lucek, używaj tych powrotów, cofań, ale ja tego tutaj nie włączyłem. To jest taki lepszy poziom trudności, no. Spadaj! Zawsze w tym miejscu musisz być! W takim najgorszym. ...91%. Chodźcie tu, drlanie. 92. Kilka cholera zakrętów, Veneno i Kenizek. Aaaa, fuck. Nie dać się. Zesrać, posrać, osrać, ale się nie dać. Jedź, Bugatti. Dobra, spokojnie, każdy zakręt teraz. O, fuck. Nie. Fuck. Ja pierdziu, jedź. Kuźwo. Dobra, widzę, dobra. Prosto. Tak. Patrzcie na to. Gdzie? Spadaj! Gdzie mi zajrzeć drogę? Wyjazd! Jaki ramer! O, jestem na prowadzeniu! I tak nie był to maksymalny tuning. A oni pewnie mieli maksymalny tuning. Co? Skąd ja mam tyle kredytów? Przecież dopiero kupiłem sobie ten
Brum brumek. Tyle dostałem? Milion aż? O. Well spin. Dawajcie obrączkę. Zaobrączkowali mnie, ekstra. Jestem teraz mistrzem Horizon. O kurde. To było coś, to było naprawdę coś. Fajny pucharek, takie tłoki. Podoba mi się. I Bugatti Veyron. Dobra, udowodniłeś, że wiesz co robisz. Więc teraz twoja kolej. Ty wybierzesz wycieczkę i punkt docelowy, ale tym razem ja dołączę do paczki. No chodź mistrzu, pokaż na co cię stać. Dasz się namówić? Będzie fajna zabawa. Mam się z tym typem ścigać? Fajny Aventador. Wow. Ale wyścig był przegięty, bez kitu. Myślałem, że go nie ukończę na pierwszej pozycji. Ruszaj po nagrodę. No to ja chcę tą nagrodę jeszcze zebrać. Moi drodzy, następne postępy w karierze zobaczymy sobie już w następnym odcinku. Ja jeszcze chcę zobaczyć tylko... co tutaj wygram w tym Willspinie? Zalety Willspin. Aż dwa Willspiny mam do wylosowania. Zobaczymy. Może jakiś samochód? Ostatnio wylosowałem sobie samochód, więc... Ach, niestety nic. Próbujemy ponownie. Chyba tylko kasa będzie. Wow! Lotus! A on był chyba do kupienia w dodatku. 70 tysięcy. Nieźle. Dobra, mamy jeszcze tego Bugattiego. Chciałbym go sobie zunikować na maksa. Ile mam tej kasy? No powinienem milion dostać. Dobra, mam milionek. Kurde, to jest salon. Boże. Jestem ciekawy, jak on... Ale wiecie co, on jest i tak zajebiście szybki. Ja bym tu tylko opony zmienił. Hamulce i ten dyferencjał. On przetunigował troszeczkę, żeby to lepiej skręcało. I właściwie tyle. Damy oczywiście oponki. Nie można dać lepszych? Dodajmy szersze. A co? Takie kapochy mu damy. Oczywiście, no cóż, spadnie prędkość maksymalna, bo będzie większe tarcie. Ale coś tu jeszcze możemy zrobić. Ja, wszystko na 10. Okej, okay. Skrzynia. Właściwie to dobrze by było zrobić go na maksa, no. Myślę, że na to zasługuje. Jeszcze niższy może być. Wow. Daj buzi. Dobra. Prowadzenie jest tutaj naprawdę słabe w tym samochodzie, więc warto ulepszyć wszystkie rzeczy odpowiadające za prowadzenie. No dobra, to też dajmy. Kurde, 2011 rok, Bugatti. Jak to już szybko mija ten czas. Ja cieszę, pamiętam jeszcze jak niedawno była premiera tego samochodu i myślałem, o Jezu, co to za monster. Jak się czytało o tych jego osiągach. A teraz, kurde, patrzysz sobie na datę 2011. Niesamowite. Jak to szybko czas leci. Jaki on ma w ogóle moment obrotowy. Jak to wygląda, dziwna charakterystyka. Dobra, jeszcze coś możemy ulepszyć, polepszyć. Ale już niewiele. Tu mi trochę moc spadnie. No spada moc, a niby więcej KW. Znaczy, prowadzenie spada, no tak, bo więcej będzie KW, no to... Będzie to lepiej rwało asfalt. 8,5, a tak to wszystko na maksa ma ten samochód. Jedyne co mi zostało to... Dostosować jakoś tutaj tuning, żeby... Może jest szybszy, ale powiem wam, ciężko to odczuć, bo ten samochód już wcześniej był mega szybki. Ale jak on brzmi, to jest... Brzmienie tego samochodu naprawdę
wprawia mnie w zakłopotanie, bo mam wrażenie, że zaraz się spuszczę. Dobra, a teraz pokaż Bugatti, na co cię stać. O-o. To nic. Tutaj trochę zwolnimy. No, cztery paki to lekko powinien osiągnąć. Wow! Supra była szybsza. 400... chyba 30 km na godzinę jechała. No jak Bugatti nie poleci 400, to się załamie. Dobra, jest 415, nie spojrzałem, a tu nagle 400. 420. Woo! Jeszcze możemy sobie przecież tuning dostosować. Przecież mamy tutaj opcję tuningu samochody. Tuninguj samochód. I teraz na przykład weźmy sobie skrzynię biegu. O kurde, tu już jest na prędkość. Ile to może pojechać? 431 km na godzinę. A jak jeszcze dam na przyspieszenie, to poleci... 30 do... O kurde, teraz poleci nawet więcej. 32,2, to tutaj było chyba 32,6, tak? Jeszcze kawałek, dobra. I tak sobie niech będzie, symulacja 32,6 będzie. Teraz dyferencjał. Bilans. O, tu mamy 81 na tył. Czyli on powinien całkiem dobrze skręcać, ale chyba ze względu na taką olbrzymią moc. Uwaga! Same zakręty są, cholera, no. Nie mogę tej prędkości... Moment, tu musi być jakaś autostrada, gdzie jest... Znaczy, to jedziemy cały czas po autostradzie, ale jakaś taka prosta na tej autostradzie, gdzie się osiąga te maksymalne prędkości. Ja chyba jestem w złym miejscu, ogólnie. Musimy się tu przeteleportować, albo pojechać sobie... Nie, no moment, przecież ja jadę tą drogą i tu cały czas było kręto. Cholera, nie ma takiej autostrady, gdzie się chyba Bugatti rozpędzi do pełnej prędkości maksymalnej. Chyba żebyśmy sobie skoczyli na lotnisko, ale to i tak jest krótszy odcinek niż jakbyśmy sobie skoczyli na przykład tutaj. I sprawdzimy, jak tutaj sobie poradzi Bugatti. Czy osiągnie tą prędkość maksymalną 432,6 km na godzinę. Zobaczymy. Jest to naprawdę konkretna prosta i tu powinien sobie poradzić. Moment, nie tutaj, tylko tu. Ojej. Dobra. Ojej. Jezus, jaką to ma moc. I gaz do techy. Patrzcie, jak się szybko punkty nabijają. Rewelacyjna prędkość. 400. 9. 13. 16, 18, 20, 23, kończy się już bieg, 27, 28, 29, pod górkę jedziemy, 30. Wow! Wow! Mało brakowało. Dobra, osiągnęliśmy 430 km na godzinę. Zobaczmy, jak w krótkim czasie... Taki odcinek pokonaliśmy w tym czasie. Lel. O kurde. Ja, to jest niesamowite. Ale i tak trzeba przyznać, że Supra lepiej się rozpędzała. I tą prędkość maksymalną w krótszym czasie osiągnęliśmy. Możecie sobie zobaczyć ten odcinek z Suprą, co ten samochód wyprawiał. To była rzeźnia. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie, pa pa. Szybcy i mali.
tego nic nie kojarzę. Tutaj jakiś coś związane z robieniem pizzy, ale nie kojarzę też tej gry. A tu coś kojarzę. Nitro Family. To chyba było ciekawe, ale nie wiem, czy to jest ta gra, o której myślę.